Proszę Państwa, bardzo mi miło, że zdecydowaliście się Państwo spędzić czwartkowy wieczór w Muzeum Narodowym w Warszawie. Mam nadzieję, że to będzie przyjemna godzina, chociaż troszeczkę mam pewne obawy, ponieważ wykład ten jest bardziej przeznaczony dla osób, które wystawy jeszcze nie widziały, a już tutaj rozpoznaję właśnie pewne twarze. Bardzo mi miło, powtarzam, ale obawiam się, że mogą się trochę Państwo nudzić, ci, którzy byli już. Dzisiejszy wykład nie jest wykładem naukowym sensu stricto. Jest bardziej taką gawędą troszeczkę, jak powstawała wystawa, z czym się borykaliśmy, jak współpracowało nam się z Koreańczykami. To będzie pierwsza część wykładu. Druga część wykładu to troszeczkę sobie przejdziemy po wystawie wątkami prezentowanymi na ekspozycji. Zaczynajmy zatem. Splendor i finezja, duch i materia w sztuce Korei. Zacznijmy od tytułu. O ile splendor i finezja są dla nas czymś, można powiedzieć, oczywistym, intuicyjnie wyczuwalnym, no bo splendor, no my jako Polacy, gdzie z tym sarmatyzmem w historii wiemy, co to znaczy na bogato, kiedy złoto się leje, są perskie kobierce, więc jest to nam jakoś w pewien sposób znajome, wyczuwalne. No finezja również, prawda? Rozumiemy, że tutaj niby dwa przeciwieństwa, ale się nie wykluczające. Na naszej wystawie splendor prezentuje, uosabia, myślę, w pełni królewska korona z królestwa Silla z VI wieku, a finezję, na przykład przepiękne saladony, pochodzący z XII czy XIII wieku, o wysublimowanych kształtach i niezwykłych, delikatnych, wręcz koronkowych dekoracjach. Ale o co chodzi, proszę Państwa, z duchem i materią? Właśnie, w naszej kulturze, kulturze no jednak zanurzonej w tym kręgu zachodnim, duch i materia to są troszeczkę takie dwa przeciwstawne pojęcia. Ale w sztuce koreańskiej jest inaczej. W kulturze Korei, która przesiąknięta jest filozofią taoistyczną, która czerpie swoje korzenie z szamanizmu, rodzimej wiary z Półwyspu Koreańskiego, materia i duch się przenikają i uzupełniają wzajemnie. To są te dwie siły kosmiczne, yin i yang, męska i żeńska, które sprawiają, że świat istnieje w harmonii. Gdy jedna siła góruje, dominuje, wtedy ten balans jest zachwiany i dzieją się straszne rzeczy. Bogowie się gniewają, są katastrofy naturalne, królowie tracą prawo do władzy, tracą tron. Więc te dwie siły, duch i materia, yin i yang, męska i żeńska, nie są przeciwstawne w kulturze Korei. Nie wykluczają się. One się właśnie łączą i powodują, że świat może funkcjonować. Ale ja tu tak bardzo głęboko i filozoficznie, a zacznijmy od podstaw, proszę Państwa. Jak to się w ogóle stało, że w Muzeum Narodowym w Warszawie zawitała sztuka koreańska? I to można powiedzieć tak nagle, niespodziewanie. Nic z tego nie zapowiadało wcześniej. Otóż, proszę Państwa, w 2015 roku nasze muzeum było organizatorem, ale podłączone pod to były również inne instytucje muzealne z Polski. Wyruszyło z wielką wystawą w Azję, a konkretnie do Pekinu, z wystawą pod tytułem Skarby z kraju Chopina. Była to wystawa przekrojowa, prezentująca historię Polski od samego początku po współczesność. Oczywiście z pewnym naciskiem na tego Chopina, bo to taki nasz towar eksportowy, można powiedzieć. Wystawa ta cieszyła się bardzo dużą popularnością w Pekinie. Na tyle dużą, że zainteresował się nią Seul. Proszę Państwa, konkretnie Koreańskie Muzeum Narodowe w Seulu. Jednak sprawy logistyczne sprawiły, że nie mogliśmy przetransportować tej wystawy z Pekinu do Seulu i trzeba było, wprawdzie bazując na tej pierwszej wystawie, stworzyć nową wystawę od nowa,
To ma swoje wady i zalety, ponieważ dzięki temu stworzyliśmy wystawę, my jako Muzeum Narodowe, specjalnie przygotowaną pod Koreańczyków, można by powiedzieć. Rozbudowany był jeszcze bardziej wątek chopinowski, dodany był wątek o Koperniku, ponieważ tego między innymi życzyła sobie dyrekcja koreańska. No i w ten oto sposób, proszę Państwa, od 5 czerwca 2015 roku w Koreańskim Muzeum Narodowym można było oglądać sztukę polską. Sztuka polska, niezłomny duch. Tutaj mają Państwo na zdjęciu właśnie plakat, no taki poster, gdy się wchodziło, jak wyglądał. Tutaj też kilka zdjęć. Tak jak wspomniałam, była to wystawa ułożona chronologicznie. Sporo też tam było nowoczesnych technologii zaangażowanych, żeby pokazać historię ziem polskich. Jak sami Państwo widzą, no tutaj największe, czołowe, można by powiedzieć, zabytki sztuki polskiej były prezentowane. Wystawa, ponownie powtórzę, tak jak w Pekinie, cieszyła się w Seulu też ogromną popularnością. Koreańczycy byli niezwykle zaskoczeni, że mimo że nasze kraje są tak bardzo oddalone od siebie geograficznie, kulturowo też, nie oszukujmy się, to jednak historia nasza ma wiele punktów wspólnych. Koreańczycy z racji na swoje położenie zeznali wiele krzywd ze strony i wschodu, i zachodu, czyli no, położeni są pomiędzy dwoma potęgami tak naprawdę, pomiędzy Chinami i Japonią. Troszeczkę analogicznie odczytujemy to jak do sytuacji geograficznej, geopolitycznej Polski, gdzie my tutaj zawsze z Niemcami i z Rosjanami mieliśmy różne kontakty, ujmując delikatnie. Ponadto ziemie koreańskie były wielokrotnie, proszę Państwa, naprawdę wielokrotnie najeżdżane przez najróżniejsze czy ludy, przez Mandżurów, Kitanów, przez Mongołów, którzy przecież zdobyli Pekin, wczesny Hambałek. Więc no, tak jakby ta historia Półwyspu Koreańskiego jest historią bardzo burzliwą. My byśmy może nawet nie podejrzewali, że aż tak bardzo. I Koreańczycy przez te setki lat zeznali wielu krzywd. Bardzo ucierpiały ich zabytki. Można by powiedzieć, że niektóre gałęzie sztuki koreańskiej w ogóle praktycznie nie przetrwały ze względu na te straszne destrukcje, które niosły ze sobą właśnie najazdy. Mongołowie, gdy przychodzili przez Półwysep Koreański, zostawiali wyłącznie spalony pas ziemi, tylko tyle. Niezwykłe zabytki buddyjskie, malarstwo buddyjskie, czyli te materiały, zwłaszcza które są kruche, które są delikatne, nie przetrwały. Jeśli chodzi o malarstwo koreańskie, to tak naprawdę Koreańczycy dysponują XIX wiekiem. Więc dla nich na przykład nasze historie ze Szwedami, że zabytki polskie gdzieś tam po stronie szwedzkiej się znajdują, i te doświadczenia są bardzo bliskie dla Koreańczyków. Już nie mówiąc o okresie okupacji japońskiej, gdzie ostatnio właśnie ten prelegent, który był tydzień temu, nie wiem czy Państwo byli na jego wykładzie, opowiadał mi w czasie takiej kurtuazyjnej, dyplomatycznej kolacji, że on pamięta jeszcze z dzieciństwa, że ze szkoły podstawowej, jak w podręcznikach, już nie pamiętam do jakiego przedmiotu, ale wyobrażam sobie, że to jakiś humanistyczny był przedmiot, czytali historię o Marii Curie Skłodowskiej. I to nie, bardzo zapamiętał, weszła mu w pamięć ta historia, ponieważ w tej opowiastce, takiej napisanej bardzo prostym, dziecięcym językiem, Maria Curie Skłodowska jako młoda dziewczynka odmówiła w klasie nie mówienia, nie używania języka polskiego. Sam fakt, proszę Państwa, i że ona wtedy wstała i w ogóle jeszcze zapamiętał ten Koreańczyk, zapamiętał sam tytuł tej opowiastki, mianowicie Ostatnia lekcja. Ponieważ ona już po tej lekcji nie była więcej dopuszczona do szkoły. Wtedy, kiedy odmówiła mówienia w obcym języku, nie używania rodzimego języka. I że dorosły Koreańczyk zapamiętał tę historię, to pokazuje, jak te emocje gdzieś
mamy wspólnych, że one czerpią gdzieś właśnie z jednego źródła. Koreańczycy, którzy nie mogli używać języka koreańskiego w czasie okupacji japońskiej, właśnie też w nauczaniu, doskonale rozumieją te bolączki, te nasze takie właśnie bolesne wspomnienia. Dlatego myślę, że ta wystawa, pomijając samą egzotykę sztuki zachodniej, mówię te nasze sarmackie i matejkowskie przedstawienia, bardzo podeszli empatycznie tutaj do naszej historii. Myślę, że to się przyczyniło też bardzo do dużej widowni na tej wystawie. To tak troszeczkę statystyk. Z naszej strony w tamtej wystawie było około 260 zabytków. Instytucje biorące udział ze strony Polski, no to były trzy główne: Muzeum Narodowe w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie, z czego głównym koordynatorem było Muzeum w Warszawie. Instytucja, w której była wystawa pokazywana, jak Państwo widzicie, to oczywiście Koreańskie Muzeum Narodowe w Seulu. I instytucje wypożyczające zabytki na tę wystawę, to było ich 19. W tym Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Archidiecezjalne w Warszawie. Naprawdę bardzo było dużo tych instytucji. Czym ja to pokazuję? Ponieważ będę chciała porównać zaraz na następnym slajdzie. O, na różowo jest nasza wystawa w tym momencie. Na wystawie prezentowanych jest 244 obiekty. Można by powiedzieć, że to zbliżona, ale obok, tuż w nawiasie, widzimy nieco inną liczbę. Czy mają Państwo pomysł, z czego to się bierze, taka różnica? Zapraszam do zgadywania. To ja powiem, zdradzę tajemnicę. Proszę Państwa, otóż jak mamy na przykład misę z nakrywką, to jest jeden obiekt czy dwa? No właśnie, to wszystko zależy, w jaki sposób to jest wpisane do inwentarza. Ale zazwyczaj rozliczamy to jako dwa obiekty, ponieważ to są dwa zabytki. Jeśli zginie sama misa, zostanie nakrywka, no to nadal mamy jakiś obiekt, prawda? A jeśli zginie, wpisalibyśmy to jako jeden zabytek, a zaginęłaby część, to by nie było odwzorowane w inwentarzu, że czegoś zabrakło. Więc jak widzą Państwo, tak dużo mamy obiektów składanych. Instytucja biorąca udział ze strony Polski, no to Muzeum Narodowe w Warszawie, bo u nas jest. Instytucja ze strony koreańskiej, to jest wyłącznie Koreańskie Muzeum Narodowe w Seulu. Wszystkie zabytki oprócz jednego pochodzą właśnie ze zbiorów Koreańskiego Muzeum Narodowego w Seulu, które jest najbogatszym zbiorem tego typu zabytków w ogóle w Korei. Ich zbiory kończą się wraz z wiekiem XIX, dlatego też nasza wystawa w ogóle nie obejmuje współczesności, chociaż to też było częściowo, można by powiedzieć, zamierzone, bo myśmy nie chcieli pokazywać współczesności, ale o tym już później troszeczkę. No i instytucje wypożyczające zabytki na wystawę, tak jak wspomniałam, prawie wszystko z Koreańskiego Muzeum Narodowego w Seulu i jego oddziałów, może tutaj dopowiem, ponieważ to muzeum ma naprawdę dużo oddziałów. My mamy, nie wiem, trzy? Basia, ile my mamy? Cztery, tak? No to muzeum w Korei ma ich chyba 10, jeśli się nie mylę. Jest tego dosyć dużo. I ta druga instytucja, od której mamy jedyny zabytek, to jest Muzeum Pałacowe. Dobrze, a teraz jak to w ogóle się wszystko zaczęło? W 2015 była wystawa w Seulu. Polska wystawa w Seulu. Potem troszeczkę upłynęło wody w rzece i nastał początek 2017 roku. Wtedy rozpoczęły się pierwsze rozmowy w ogóle ze stroną koreańską. Były to rozmowy oczywiście na odległość, telefoniczne i mailowe, żeśmy wszyscy wyczuwali grunt. Co Koreańczycy chcą nam pokazać, czy oni potraktują naszą wystawę poważnie. Na szczęście okazało się, że tak, że potraktowali ją bardzo, bardzo poważnie. Niemniej to mówię, było takie początkowe rozpoznanie. Pierwszym takim dużym krokiem był maj 2017, kiedy dostaliśmy pierwszą konkretną propozycję wystawy. To była wystawa tematyczna. I od razu powiem Państwu, że to nie jest ta wystawa, która jest na górze. Była to wystawa przedstawiająca życie w epoce Joseon, w państwie Joseon, skupiająca się głównie na uczonych urzędnikach.
Nie wiem, czy mieliście Państwo, wiem, że niektórzy mieli, niektórzy nie, być 3 lata temu bodajże właśnie na wystawie uczonego urzędnika. Tym razem to było prosto z Muzeum Chińskiego wystawa. Więc my zobaczywszy tę pierwszą propozycję, od razu wiedzieliśmy, że to absolutnie nie może być, że po pierwsze nie o to nam chodzi, żeby jakkolwiek oczywiście uczeni urzędnicy koreańscy są bardzo interesującym tematem i mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli tę wystawę. Tu się nagrywa, ja muszę tak mówić. Ale nie chcieliśmy przede wszystkim, żeby po pierwsze polskiej publiczności, która nie ma wyobrażenia zupełnie o sztuce koreańskiej, ponieważ w zbiorach polskich sztuki koreańskiej jest niesamowicie mało, a jeśli już jest, to nie są to zabytki o wartości artystycznej. No, może są to pojedyncze oczywiście przykłady, ale większość to są zabytki o wartości etnograficznej. Bardzo późno datowane, reprezentujące jakieś głównie rękodzieło ludowe. Dlatego polska publiczność nieobeznana zupełnie ze sztuką koreańską, gdyby dostała wystawę z Korei o uczonym urzędniku, to miałyśmy poważne obawy z koleżankami, że to wszystko by się tak bardzo nam pomieszało, żebyśmy nigdy nie wyciągnęli tej Korei z cienia tych Chin. Więc ostatecznie propozycja została odrzucona. Co spowodowało, że w listopadzie zawitały do nas kuratorki z Muzeum Koreańskiego w Seulu, żeby się dowiedzieć, o co tak właściwie nam chodzi. Oczywiście to tak z przymrużeniem oka mówimy, bo panie przyjechały zapoznać się z przestrzenią wystawową. To są te właśnie kulisy powstawania wystaw, tak? W jaki sposób można zaaranżować przestrzeń? My jesteśmy, proszę Państwa, specyficznym muzeum. My jesteśmy w starym budynku. Koreańskie muzeum jest to budynek nowiusieńki, gdzie sale są bardzo, to są duże przestrzenie, przestronne. U nas jednak jest to dosyć wąsko. Dlatego to rozpoznanie przestrzeni, rozpoznanie oczywiście kwestii bezpieczeństwa miało naprawdę znaczenie duże. Wtedy też pokazałyśmy panią katalog wystawy chińskiej o uczonym urzędniku. Cicho, bez komentarza przeglądały, ale na koniec pokiwały głową, że no tak, tak. One rozumieją, o co nam chodzi. Bardzo się ucieszyliśmy, że nie trzeba było tutaj przekonywać, ani zapraszać na jakieś duże kolacje i upijać, żeby panie zmieniły decyzję. Wtedy tak naprawdę podczas tej listopadowej wizyty odbyły się poważne rozmowy. Przedstawiłyśmy paniom, jaka jest sytuacja w ogóle w Polsce, że polska widownia nie miała okazji jeszcze, nie miała szansy zapoznania się ze sztuką Korei, że taka tematyczna wystawa już nie tylko o uczonym urzędniku, ale w ogóle jakiś jedynie skrawek sztuki koreańskiej pokazany w Polsce to będzie za mało, że najlepiej byłoby, że to oczywiście jako podstawę naszych kontaktów, mam nadzieję, pokazać Polakom, jak to się zaczęło, jak wyglądało na przestrzeni wieków. Chciałyśmy, to był jeden z takich naszych głównych punktów i myślę też karta przetargowa dla Koreańczyków, która mile łechtała ich ego, chciałyśmy bardzo pokazać, jak starą kulturą jest kultura koreańska. Ponieważ Korea jest głównie w Polsce kojarzona teraz z oczywiście telefonami, samochodami, najnowszymi technologiami, ale chciałyśmy dlatego ten obraz Korei pogłębić troszeczkę. I myślę, że dla wielu z Państwa, mam nadzieję, to było właśnie jeden z takich ciekawszych aspektów naszej wystawy, że ona się zaczyna od prehistorii, że ta Korea gdzieś czerpie korzenie ze zupełnie innych źródeł niż kultura chińska na samym początku. I o to właśnie nam chodziło. I Koreańczykom się to podobało. Oni to zrozumieli, co my chcemy pokazać. Panie wyjechały. No i nastąpiła oczywiście bardzo intensywna wymiana najróżniejszych dokumentów, przygotowywanie. Po naszej stronie był projekt. Cała scenografia wystawy była po naszej stronie. Zatem
Ostateczna decyzja oczywiście należała do naszego dyrektora, ale myśmy wyłonili kilka zespołów projektantów, którzy przedstawiali swoje projekty. Ostatecznie pan dyrektor zadecydował, że ta firma, ten zespół architektów, którego już aranżację widzieliście Państwo na wystawie, będzie tym, który ją będzie przygotowywał. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Zresztą za tym też stoi pewna idea, o której powiem za chwileczkę. Czyli po prostu zaczęły się wszystkie takie standardowe przygotowania do przyjęcia ogromnej wystawy, ponieważ wystawa jest w górnym ryzalicie, zajmuje 7 sal i tak jak widzieliście Państwo, to jest prawie 250 zabytków. To jest olbrzymie przedsięwzięcie. Jeszcze w czerwcu nasza kuratorka ze zbiorów sztuki orientalnej była w Korei. Tam były ustalone ostatecznie terminy. To jest wszystko bardzo ważne. Może to jest nudne dla Państwa, ale ustalanie terminu, kiedy ma przyjść esej do katalogu, kiedy mają pojawić się noty kolejne do katalogu, to są bardzo istotne sprawy. Ostatecznie w październiku 2018, czyli rok temu, zostały podpisane oficjalne dokumenty, a wystawa już była w pełni przygotowań. Tutaj tak może właśnie dla Państwa najważniejsze takie aspekty powstawania wystawy i co leży po czyjej stronie, to właśnie trzeba takie rzeczy zdecydować przy wystawach międzynarodowych. Czy będą jechały zabytki trasą lądową, czy będą leciały samolotem. No wiadomo, z Korei to mogło do nas tylko przylecieć samolotem. Kto będzie ubezpieczał zabytki? Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jakie to są kwoty w ogóle. Mimo, że my płacimy naprawdę, my w sensie mówię o muzeach świata, przy ubezpieczeniach płaci się minimalne, to jest jakiś tam procent, może promil wartości. Ale jak jeżdżą takie zabytki jak korona, złota korona z VI wieku, to ubezpieczenie jest niesamowicie ważną kwestią. Zwłaszcza dla Koreańczyków, którzy tak jak wspomniałam, zabytków mają dosyć mało. Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, proszę Państwa, że Korea jest podzielona na dwa państwa. Nie dość, że mają mało tych zabytków, to jeszcze nie mają dostępu, można by powiedzieć, do połowy tych zabytków, ponieważ no, granica jest zamknięta. Tutaj właśnie jeszcze takie inne rzeczy, jak projekt właśnie wystawy, katalog, program edukacyjny i tym podobne. To już ciekawostki. Tutaj już powoli wychodzimy z tego zagadnienia. Chciałam tylko Państwu powiedzieć pewną taką ciekawostkę dla nas. Dla nas to było pewne doświadczenie różnicy kulturowej, ponieważ w Koreańskim Muzeum Narodowym jest tak, że są kuratorzy różnych działów, prawda, zajmujący się różnymi epokami, różnymi materiałami, gatunkami i tym podobne, ale oni działają niezależnie. Oni sobie pracują gdzieś w gabinetach, opracowują te zabytki, a jest jeden, jedyny dział, który się nazywa właśnie działem wystaw, który organizując wystawę za granicą, zbiera z tych wszystkich poszczególnych działów zabytki na tę wystawę. I to oni tworzą całą koncepcję wystawy i zawartość merytoryczną. Nie ci kuratorzy poszczególnych, tylko ten dział wystaw. U nas troszeczkę to inaczej wygląda. Zresztą ten dział wystaw ma znacznie szersze kompetencje niż na przykład u nas, znaczy dział sztuki orientalnej, ponieważ ten dział wystaw w Korei zajmuje się projektem, zajmuje się programem edukacyjnym, gdzie od tego my mamy na przykład dział edukacji, prawda? Całą inwentaryzacją tych wszystkich zabytków. To od nich zależy, żeby wezwać konserwatorów. No, my mamy, tak jak Państwo tutaj widzą, do tego różne jednostki w naszej instytucji. I to, muszę przyznać, troszeczkę utrudniało nam współpracę. Może nie utrudniało, to może za duże słowo, ale nie zawsze się rozumieliśmy przy montażu wystawy, ponieważ gdy okazywało się, załóżmy, czasami się niestety tak zdarza, że coś z gablotą jest nie tak, że załóżmy klosz nie pasuje, czy coś w tym stylu trzeba zamawiać kolejny, to Koreańczycy od razu zwracali się na przykład do mnie, czy do moich koleżanek ze zbiorów sztuki orientalnej, właśnie a propos wymiarów tej gabloty, wymiarów klosza i tak dalej.
dla nas to była abstrakcja, że nie no, ale to nie do nas, to do kolegi z działu organizacji wystaw. Ale jak to? No ale wy nie wiecie? No, nie wiem. Ten podział kompetencji nas, właśnie, że my mamy od tego poszczególne działy, był dla nich na początku zupełnie niezrozumiały. Mówię na początku, ale szczerze mówiąc nie jestem przekonana, czy wyjeżdżając stąd byli pewni, że my naprawdę nie wiemy, o co chodzi z tymi gablotami. Więc to tak pewne czasami lekkie takie małe konfuzje wprowadzało. O, i to by, proszę Państwa, było tak naprawdę... A, jeszcze o scenografii, miałam powiedzieć o scenografii. Jak Państwo, którzy byli na wystawie, pewnie zauważyli, a ci, którzy jeszcze nie byli, zauważą, scenografię tworzą wyłącznie materiały naturalne, czyli drewno. Tutaj chyba akurat dąb jest, jeśli się nie mylę. Drewno pozbawione zupełnie dekoracji. Oraz papier. Papier, który przypomina papier czerpany, nie jest to wprawdzie papier czerpany naprawdę, ponieważ to jest jedyny w Polsce papier, który ma atest trudnopalności, ponieważ na wystawie można tylko takich papierów używać, absolutnie zwykły papier by nie przeszedł jako scenografia. Ale w każdym razie chodziło nam o to, żeby w duchu neokonfucjańskim, który zawitał na Półwyspie Koreańskim, w państwie Joseon od XIV wieku do końca XIX wieku. Właśnie w tym duchu neokonfucjańskim, który głosił prostotę, skromność, żeby przygotować właśnie wystawę, aranżację wystawy. Chcieliśmy, żeby same słoje drewna, żeby sam papier swoją fakturą stanowiły dekoracje. Dlatego zachęcam Państwa, jak będziecie Państwo przechadzali się naszymi salami wystawowymi, żebyście zwrócili na to uwagę, na właśnie same naturalne materiały. Jeszcze tutaj z tym papierem jest związana jedna kwestia, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na Półwyspie Koreańskim w okresie Goryeo na prawie 100 lat przed wynalazkiem Gutenberga wynaleziono ruchomą metalową czcionkę. Jest to fakt bardzo mało znany na świecie, ku naszemu zdumieniu. Mam nadzieję, że to też zmieni się już od tego momentu, przynajmniej w świadomości polskiej publiczności. W każdym razie te zwisające papiery, na których nadrukowane są teksty, są w pewnym sensie, odnoszą się właśnie do tego wielkiego koreańskiego wynalazku. I potem to było powszechnie używane w Korei oczywiście. Również wszystkie infografiki, które zobaczą Państwo na ścianach, nie zostały nadrukowane, nie są to żadne wyklejki. Wszystkie one są wykonane ręcznie. Tutaj mieliśmy malarza, który specjalnie zajmował się nocami, malował tutaj, proszę Państwa, nocami w muzeum. Na ścianach właśnie te infografiki, żebyśmy mogli je podziwiać. Ale chodziło właśnie o wykonanie ludzką ręką, żeby to nie było znowu coś wydrukowanego, sztucznego. Już nagadałam się wystarczająco na temat samej wystawy i koncepcji, to teraz może troszeczkę przez tę koncepcję przejdziemy. Żebyśmy w ogóle mogli się odnaleźć troszkę w tej Korei, spójrzmy na takie kalendarium, na okresy, jakie były jakie panowały na Półwyspie Koreańskim. Tutaj mamy oczywiście prehistorię, paleolit, neolit, epoka brązu, wczesna epoka żelaza. Pewnie Państwa tutaj zdziwi, czemu tutaj mówimy w ogóle o wczesnej epoce żelaza, a nie po prostu o epoce żelaza. W ogóle z epoką brązu i epoką żelaza w Korei jest duży problem, ponieważ one zaczynały się nierównomiernie na Półwyspie. Jak mamy mapę Półwyspu, to w jednym paśmie już była epoka brązu, a w drugim paśmie była epoka brązu i już zaraz zaczynała się na przykład epoka żelaza. Jest to tak bardzo nieregularnie rozłożone, że sami Koreańczycy, my te datowania, które mam teraz Państwu przedstawię oraz są na wystawie, są datowaniami, które dostaliśmy od strony koreańskiej.
one się czasami mogą troszeczkę, zwłaszcza jeśli chodzi o prehistorię, różnić od tego, co byście Państwo znaleźli na przykład w jakichś zachodnich publikacjach. Oczywiście nie zawsze, ale to nie będą jakieś olbrzymie różnice, ale niemniej jest troszeczkę tam są niektóre rzeczy poprzesuwane, zwłaszcza jeśli chodzi o epokę brązu czy o epokę żelaza. Bo to są właśnie takie dwa okresy, z którymi jest duży problem, jeśli chodzi o datowanie i praktycznie nie możemy mówić o jednej dacie, gdy mówimy o historii całego półwyspu. Kodzioson. Czym jest Kodzioson? To jest na wpół legendarne pierwsze państwo koreańskie, założone w 233 roku przed naszą erą. Jego początki są bardzo mitologiczne, że niby założone zostało przez potomka króla niebios, a kobietą, z którą spłodził tak jakby Koreańczyków tak naprawdę, była kobieta niedźwiedzica. Różne są też wersje tej legendy. W każdym razie no, ta data jest bardzo umowna. Bardzo umowna i nie możemy się do niej przywiązywać, chociaż Koreańczycy ją podają. 108 rok przed naszą erą, tego akurat możemy być pewni, ponieważ wtedy Chińczycy zawitali tak naprawdę na dobre w Korei, na Półwyspie Koreańskim, gdzie ustanowili komandorię. I od tego momentu, czyli bardzo proszę Państwa wcześniej, pojawiają się wpływy chińskie w kulturze koreańskiej. To jest tak naprawdę, to jest pierwszy wiek, drugi pierwszy wiek przed naszą erą. Ważnym bardzo, oczywiście, to, więc tutaj byli sobie Chińczycy, oni gdzieś sobie tam cały czas powiedzmy, później zostali zepchnięci oczywiście przez Królestwo Goguryeo i wypchnięci z Półwyspu Koreańskiego, ale bardzo ważna jest dla nas epoka Trzech Królestw. Oczywiście Państwo zauważą, że tutaj królestwa owszem są trzy, ale jest jeszcze taki jeden organizm, można by powiedzieć, Federacja Kaja. To była federacja różnych wodzostw, plemion. Oni nie wytworzyli nigdy organizmu państwowego, tak jak właśnie Silla, Goguryeo czy Pekcze. Niemniej byli siłą kulturotwórczą. Na przykład ich ceramika, wyroby ceramiczne wpływały na tradycje Królestwa Silla bardzo, bardzo znacząco. To, co jest ważne tak naprawdę w tej epoce Trzech Królestw, to, że dociera wtedy buddyzm na Półwysep Koreański, oczywiście via Chiny. I on w ciągu dwóch wieków obejmuje cały Półwysep. To też było ważne dla nas, gdy projektowałyśmy wystawę, gdy rozmawiałyśmy z Koreańczykami, żeby pokazać troszeczkę polskiej publiczności tego buddyzmu, tej sztuki buddyjskiej. Czego efektem jest w końcu trzecia sala w całości poświęcona jest sztuce buddyjskiej, ponieważ wiadomo, w naszym kraju buddyzm to jeśli już to ostatnie kilkadziesiąt lat, to w specyficznej formie. Absolutnie nie jest to wiedza powszechna, jak wyglądają posągi buddyjskie, w ogóle jak ta sztuka się prezentuje. W związku z tym chciałyśmy właśnie przedstawić polskiej publiczności dorobek buddyjski, Półwyspu Koreańskiego oczywiście. Po epoce Trzech Królestw jedno z tych królestw, Królestwo Silla, zjadło swoich sąsiadów i stało się zjednoczonym Silla. Objęło cały półwysep, i wtedy po raz pierwszy tak naprawdę Koreańczycy zostali zjednoczeni pod jednym berłem, mówiąc tak z Polska. Pierwszy raz i już potem tak zostało. Tak naprawdę, bo zarówno Goryeo, jak i Joseon obejmowały terytorium całego półwyspu. Więc VII wiek to trochę analogicznie może gdzieś do Polski. Dobrze, idziemy dalej. Chodziło nam, tak jak już wspomniałam Państwu, przede wszystkim o zaprezentowanie kultury koreańskiej jako bardzo, bardzo starej cywilizacji. Na pewno przyczyniło się również tutaj
ze strony Koreańczyków to, że dyrektor Koreańskiego Muzeum Narodowego zajmuje się prehistorią, więc Koreańczycy z przyjemnością zatrudnili, że tak powiem, swojego dyrektora, żeby przygotował kilka zabytków właśnie z tego okresu. No i takim najważniejszym zabytkiem sztandarowym, można powiedzieć, jest właśnie pięściak. Czym pięściak jest, to Państwo pewnie wiedzą, a jeśli nie wiedzą, łatwo się domyślą z kształtu tego oto obiektu. To jest paleolityczne narzędzie, którym człowiek wyprostowany, tak, homo erectus, ale ważne, że to już człowiek, rozbijał, rozłupywał, dokonywał tego rodzaju czynności. Ten pięściak jest pięściakiem idealnym, proszę Państwa, ponieważ ma kształt kropli wody. To jest taki kształt opisywany w literaturze właśnie jako pięściak idealny. Jak Państwo tutaj widzą, kształt faktycznie jest wyjątkowo obrobiony. I jest to taki, po pierwsze, początek naszej wystawy, ale też symboliczne zaznaczenie, że Półwysep Koreański ma swoje miejsce w historii ewolucji człowieka. Myślę, że to jest taka ważna myśl, że nie tylko oczywiście historia kultur świata, ale to jest historia ewolucji człowieka. Też bardzo chcieliśmy, bo siłą rzeczy trudno w 7 salach pokazać calusieńki dorobek kultury, jakiejkolwiek. Ale to, co pragnęłyśmy podkreślić, to tradycja ceramiczna koreańska. Korea obok Chin ma najstarszą obok Chin historię ceramiki na świecie. Tutaj mamy przykłady naczyń ze wzorem grzebieniowym. Nie wiem, czy widzą Państwo. To są po prostu takie pociągnięcia właśnie narzędziem, prawdopodobnie, które przypominało grzebień, gdy czesano nim mokry czerep. One układają się w linie bądź po skosie, bądź właśnie po skosie w takich malutkich rządkach, tak jak tutaj. Jest to ceramika charakterystyczna dla Półwyspu Koreańskiego. Jest unikatowa, nigdzie więcej się jej nie spotyka. Dlatego też bardzo często ceramikę neolityczną koreańską nazywa się ten okres okresem... przepraszam, zakręciłam się. Okres neolitu nazywany jest neolitem ceramiki grzebieniowej w Korei. Ze względu właśnie na specyfikę tych naczyń tutaj bardzo wąskich, rozchylających się u góry. One u nas na wystawie są prezentowane w takich specjalnych, na takich specjalnych postumentach, jak Państwo zobaczą, są podtrzymywane. Zdjęcie absolutnie nie oddaje ich wielkości, ponieważ to są gigantyczne naczynia. One mniej więcej takich są rozmiarów. Znajdowane one oczywiście są w grobowcach, w miejscach pochówku i prawdopodobnie były używane tylko przy rytuałach pogrzebowych. Równie charakterystyczna obok ceramiki grzebieniowej jest ceramika polerowana na czerwono, także używana do różnych ceremonii i też znajdowana na miejscach pochówków. Jej cechą charakterystyczną, jak Państwo widzą, tutaj tak pięknie nam połyskuje. W tym okresie oczywiście nie ma jeszcze szkliwa. Nie pokrywa się szkliwem naczyń. Ale chcąc uzyskać połysk, nakładano na wyrobione już naczynie, nakładano kolejną warstwę glinki, tym razem z tlenkiem żelaza, i polerowano ją. Po wypaleniu uzyskiwano właśnie taki piękny kolor, taki rdzawo-czerwony, właśnie z połyskiem, który jest efektem tego polerowania. Tak, więc w tej jednej z tych, właśnie w pierwszej sali, bardzo chciałyśmy podkreślić wiekowość tradycji ceramicznej kultury koreańskiej. Bardzo ważnym aspektem też dla nas było
uświadomili polskiej publiczności, że kultura koreańska ma swoje korzenie nie w Chinach, chociaż jest pod bardzo dużym wpływem Chin, bo jakoś tak funkcjonuje takie przekonanie, że Koreańczycy to z Chin. Proszę Państwa, ludy w czasie paleolitu przywędrowały na Półwysep Koreański z północy. Dlatego wczesna sztuka tego rejonu, ówczesna sztuka półwyspu nosi bardzo wiele cech wspólnych ze sztuką na przykład syberyjską, scytyjską, ponieważ te same ludy ją tworzyły. Jak Państwo spojrzą na te właśnie zapinki do pasa z II wieku naszej ery, one, nie wiem czy Państwo mieli kiedyś możliwość kontaktu ze sztuką scytyjską, ale tego typu zoomorficzne przedstawienia, już nie mówię o samych zapinkach do pasa zoomorficznych, są charakterystyczne właśnie dla sztuki stepów północnej Eurazji. Widać zarówno w stylistyce sztuki koreańskiej tego okresu, jak i, uwaga proszę Państwa, w stopie brązu. Stop brązu, który był wykorzystywany w Korei, podobieństwo właśnie do tych wyrobów ze stepów Azji Północno-Wschodniej. Czyli gdzieś te korzenie sięgały gdzie indziej. Szamanizm. Szamanizm bardzo się łączy z tym, co powiedziałam przed chwilą. Ponieważ szamanizm, czyli rodzima wiara Koreańczyków, jak to oni określają, przywędrował właśnie z tymi ludami idącymi z północno-wschodniej Azji. Szamanizm do tej pory funkcjonuje w Korei. Oczywiście on jest cały czas gdzieś tam zepchnięty na margines, bo troszeczkę jest to wstydliwe, no bo takie zabobony. Ale tak naprawdę, jak zapytają Państwo Koreańczyków, bądź gdzieś właśnie ich przyłapią na czynie, to Koreańczycy korzystają ciągle z usług szamanek, bo to są tylko szamanki. To jest ciekawostka. Wyłącznie w linii kobiecej przekazywane są moce. Nie ma mężczyzn szamanów, to nie ta kultura, są tylko szamanki. No i właśnie, no i ten szamanizm, który przywędrował z tych północnych stepów, znalazł swoje odbicie również w tych wyrobach, które Państwo widzą. Nazywamy je takim ogólnym określeniem przedmioty rytualne. Szczerze mówiąc, nie do końca jesteśmy pewni ich funkcji. To jest dzwon, prezentowany właśnie na naszej wystawie. Dzwony prawdopodobnie służyły, tak jak w szamanizmie syberyjskim, służyły do przywoływania duchów oraz oczywiście do nadania pewnej swoistej, podniosłej, tajemniczej atmosfery rytuałom. To jest lustro z charakterystycznymi geometrycznymi zdobieniami. Takie linearne, geometryczne zdobienia powtarzają się na bardzo wielu wyrobach z brązu właśnie z tego okresu. I podejrzewa się, że takie konkretne ornamenty były używane wyłącznie na przedmiotach rytualnych, przeznaczonych właśnie do obrządku jakiegoś szamanistycznego. Lustra, jak widzą Państwo, mają tutaj dwa takie zaczepy. Można było przewlec przez nie jakąś linkę, sznurek. Prawdopodobnie one były podwieszane, te lustra, bo w czasie rytuału było ich więcej niż jedno, tak się zakłada. I odbijały światło słoneczne. Być może nawet skupiały się na osobie głównego kapłana czy szamanki, w każdym razie osoby odprawiającej rytuał i w ten sposób symbolicznie, choć może dla tamtych ludzi nie tylko symbolicznie, wzmacniały jego moce tym światłem słonecznym odbijanym właśnie od tej powierzchni lustra. To jest oczywiście odwrocie lustra, proszę Państwa. To jest tył. To nie jest ta strona, która świeci, w której można się przejrzeć. Czasami zwiedzający mają wątpliwości. I tutaj mamy przedmiot troszeczkę zagadkowy. Mówi się o nim, że ma kształt rękojeści miecza. Trochę faktycznie ma, ale do końca nie wiadomo tak naprawdę, do czego służył, jakie było jego przeznaczenie. Jedynie właśnie jest, ponieważ był znajdywany w grobowcach razem z innymi
obiektami związanymi z szamanizmem. Zakłada się, że on też służył do tego. Proszę Państwa, trzy królestwa. Trzem królestwom poświęcona jest sala druga. Tutaj pozwoliłam sobie zamieścić mapkę, żeby tak można było sobie to lepiej wyobrazić. Proszę zobaczyć, jak olbrzymie terytorium zajmowało królestwo Gokuryo. I jak olbrzymiej części zabytków Krańczycy z południa nie mają teraz dostępu. Wiedzą Państwo mniej więcej, w którym miejscu przebiega linia pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. I tak naprawdę całe gro zabytków z Goguryeo i z późniejszych epok oczywiście. A tutaj na tym terytorium bardzo dużo się działo. Jest niedostępne dla publiczności, nie tylko nawet w Korei, no ale też siłą rzeczy na świecie, prawda? Stąd też Koreańczycy, myśmy to doświadczyli bardzo na własnej skórze, są niezwykle przewrażliwieni na punkcie zabytków swoich. Jest to w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę ich historię, tak jak wspominałam, że tak dużo zostało zniszczone. Tutaj ten podział półwyspu również nie pomaga, ale u nas na przykład w muzeum jest taka praktyka i tak jest w większości muzeów tutaj w tej części świata, że kurator ma możliwość i jest upoważniony, a wręcz tak naprawdę powinien dotykać zabytków, brać zabytki do ręki, przenosić je. No na pewno bardziej kurator niż ktokolwiek inny, oprócz konserwatorów oczywiście. Do montażu zabytków mamy specjalną ekipę złożoną z panów, którzy są, można powiedzieć, certyfikowani do kontaktu bezpośredniego z zabytkami. To nie jest tak, że może podejść oczywiście i Iksiński i wziąć do ręki zabytek z III wieku, ale każdy kurator jest upoważniony, może tego dokonać. W ekipie koreańskiej, która przyjechała na montaż wystawy, proszę Państwa, z 7 osób zabytki mogły dotykać tylko 2 osoby. Konserwator i jedna kuratorka. Pozostali kuratorzy nie mieli do tego uprawnień, ponieważ nie mieli odpowiedniego statusu, odpowiedniej rangi. Myślę, że i oczywiście absolutnie do zabytków my, jako Polacy, też, jako tutaj strona polska, też nie mogliśmy się dotykać. Zabytki mogli układać wyłącznie sami Koreańczycy i z tych Koreańczyków wybrani jeszcze. To oczywiście troszeczkę utrudniało nam pracę, ponieważ spowalniało tempo. Gdy tylko jedna osoba bądź dwie mogą nakładać zabytek na postument. Na przykład przy montażu wystawy chińskiej kilka lat temu wszyscy kuratorzy mogli mieć kontakt bezpośredni z zabytkami. Czyli nasz dział sztuki, zbiór sztuki orientalnej również mogły brać, przynosić, przestawiać zabytki. Byliśmy do tego upoważnieni przez Chińczyków. Tutaj, mówię, wyłącznie poszczególne osoby i to trzeba było rozumieć, wiązało się to z jakąś tam hierarchią, z tytułem i tym podobne. Tak. Wracając do Trzech Królestw, tutaj mają Państwo właśnie tak symbolicznie zaznaczone te Trzy Królestwa, Pekcze, Silla, Goguryeo, Kaja, to ta federacja, która nie była królestwem, ale o której nie zapominamy. I z tych Trzech Królestw chcieliśmy pokazać to, co takie najbardziej charakterystyczne, czyli między innymi właśnie płytki okładzinowe, płytki ścienne, płytki podłogowe. Koreańczycy mają taki słynny zestaw u siebie w muzeum, w Koreańskim Muzeum Narodowym, 8 płytek. I zgodzili się na przywiezienie aż 2 tych płytek do Polski. Czym w pewien sposób można powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni, proszę Państwa. One zostały odnalezione na terytorium Królestwa Pekcze, konkretnie na wykopaliskach z dawnej świątyni buddyjskiej z VII wieku. Tam one ułożone były na podłodze. Zachowane są zdjęcia archiwalne z wykopalisk i dzięki temu wiemy właśnie, że one były ułożone na podłodze. Kilka płytek ma takie, tak jak Państwo widzą tutaj, kwiaty umieszczone na rogach, na bokach.
wszystkie inne płytki z tej serii, jeśli można tak powiedzieć, również mają kwiaty i to one tworzyły tutaj ozdoby takie, więc to była taka cała seria tych płytek. Niektóre są pozbawione tych dodatkowych ornamentów. One wszystkie są duże, ciężkie, mają po 4 cm grubości i po chyba 30 czy tam, no prawie 30 w każdym razie też wysokości i szerokości. Są to płytki, co się zowią, można powiedzieć. To nie są takie delikatne płyteczki gdzieś tam umieszczane. One przysiągnięte są, proszę Państwa, symboliką taoistyczną przede wszystkim, co ciekawe. Feniks jest takim bardzo ważnym stworzeniem w taoizmie. Jest tą energią żeńską, tak jak mówiłam Państwu dzisiaj o tych dwóch energiach yin i yang. To jest właśnie ta energia żeńska, związana właśnie też z powietrzem. Ale Feniks w ogóle w kulturze Dalekiego Wschodu, w tym w kulturze Korei, ma istotne znaczenie. Jest po prostu królem ptaków. My mówimy na niego Feniks, bo Koreańczycy sami tak chcą i na język angielski tego swojego bonhuang, bo tak to się nazywa, tłumaczą jako feniks. Jest to troszeczkę mylące, ponieważ on to jest ptak, który nie powstaje z popiołów absolutnie. Te podobieństwa między feniksem a tymże stworzeniem są bardzo powierzchowne. No właśnie, i dlatego on bardzo często, Feniks, zdobił pałace, świątynie, ponieważ z jednej strony ma taką głęboką symbolikę właśnie, że jest królem wszelkiego ptactwa, przestworzy, że jest poza tym ptakiem niezwykle pięknym, o cudownym głosie. Jego postać, jego kształt i taki urok wiązany był często z postacią królowej, dlatego też często umieszczany był na szatach królowej, czy na przedmiotach przeznaczonych właśnie dla królowej. A tutaj na tej płytce z kolei zupełnie innej, w swojej wymowie mamy przedstawienie taoistycznego raju. Ponieważ tutaj też mamy Feniksa, mamy takie swoiste górki, to przedstawienie bardzo przywodzi na myśl chińskie przedstawienia właśnie taoistycznych rajów, gdzie mieszkają sobie taoistyczni nieśmiertelni. Właśnie tak. Kto tak? Strasznie czas nas goni. To ciągle podkreślając jakieś tam różnice między tymi trzema królestwami. Jak widzą Państwo, było królestwo Baekje, jest federacja Gaya i tu będzie królestwo Silla i nic nie mamy z Goguryeo. Nie, przepraszam, jest jeden jedyny obiekt z Goguryeo. Ale ponieważ Goguryeo leży na północy, w związku z tym zabytków na naszej wystawie praktycznie nie ma oprócz jednego. Tutaj tak szybko przyleciałam. Te naczynia również znajdowane są w grobowcach. To było dosyć dawno, epoka Trzech Królestw, w związku z tym naszym głównym źródłem zabytków to są właśnie grobowce. Zwłaszcza grobowce z Królestwa Silla, które w przeciwieństwie do pochówków w Baekje i Goguryeo miały bardzo dobrze zamknięte grobowce, dzięki temu nie zostały splądrowane. I dlatego też mamy zachowanych 7 koron z Królestwa Silla, z czego jedna jest na naszej wystawie. Koreańczycy na pewnym etapie chcieli przysłać nam kopię tejże korony, no jednak jest to, proszę Państwa, skarb narodowy i to wielkiej rangi, ale po rozmowach dyrekcji, gdy nasi dyrektorzy spotkali się w Pekinie na innej wystawie, okazało się, że jest możliwe przesłanie oryginału i bardzo się cieszymy. Jesteśmy tutaj wdzięczni, że polska publiczność ma możliwość właśnie oglądania tejże cudownej korony i takiego swoistego symbolu tego splendoru, o którym mówiliśmy właśnie w tytule. A pewnie jesteśmy, że to oryginał? Tak, tak, tak. Z Koreańczykami nie jest tak jak z Chińczykami. Proszę Państwa, przy wystawie chińskiej to myśmy oczy po prostu, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć ładnie. W każdym razie bardzo dużo musieliśmy się napatrzeć, upewnić, że to wszystko są oryginały. To były oryginały, ale Chińczycy są tak doskonali w tworzeniu kopii,
nawet rzeczy starożytnych, że w samym muzeum w Pekinie jest tylko jeden pan, zresztą już dosyć wiekowy, mam nadzieję, że go niedługo jakoś tam kolejnych uczniów będzie miał, jest jedyny pan, który jest w stanie z łatwością odróżnić, czy coś jest kopią, czy nie. Chińczycy naprawdę są w tym genialni. Tak genialni, że sami mają z tym problem, że nie są w stanie do końca odróżnić i potrzebują do tego specjalistów. Więc jeśli chodzi o Koreańczyków, myślę, że absolutnie nie doszli jeszcze do rangi kopiowania, jaką cieszą się Chińczycy. W związku z tym mamy koronę, oryginał i bardzo się z tego cieszymy. Do korony jest oczywiście pas. Jak zwykle na zdjęciach zaburzone są wymiary. Pas jest bardzo długi. Myślę, że robi wrażenie na każdej osobie, która zobaczy. Buddyzm. To już Państwu wspominałam o tym, że trzecia sala jest cała przeznaczona na buddyzm. Zaczynają ją posążki buddyjskie ułożone chronologicznie w taki sposób, żeby można było zobaczyć, jak zmieniały się wizerunki buddyjskie. Tak? W niektórych epokach Budda był szczuplejszy, w innych troszeczkę szerszy. To wizerunki się zmieniały, ta ikonografia cały czas pod wpływem czy Chin, czy wędrujących pielgrzymów, ponieważ bardzo wielu pielgrzymów koreańskich udawało się do Indii, do kolebki buddyzmu, właśnie na pielgrzymki, potem przybywali z nowymi przedstawieniami, z nowymi wyobrażeniami, gdzie Koreańczycy również czerpali z tamtej sztuki, mimo że oddalonej o tyle tysięcy kilometrów. Oprócz posągów mamy oczywiście również przedmioty związane z obrządkiem buddyjskim, tak jak kadzielnice, gong, dzwon, no tak wszystko, żeby tak sumarycznie przedstawić polskiemu widzowi, no, jak wyglądają przedmioty używane właśnie przy ceremoniach buddyjskich. Tutaj myślę, że przynajmniej jedną z tych postaci Państwo rozpoznają, to Avalokiteśvara Bodhisattva jest twarzą naszej wystawy. Wybrałam akurat te dwa posążki, dlatego, że jest tutaj Budda, a tutaj Bodhisattva. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, kim jest Bodhisattva. Bodhisattva to jest istota, która dobrowolnie odstąpiła od pełnego oświecenia po to, żeby prowadzić tych maluczkich, tych biednych ludzi, którzy cały czas zmagają się z tym kręgiem wcieleni cierpienia ziemskiego, żeby prowadzić ich właśnie do oświecenia i do ostatecznego wyzwolenia. Tym jest Bodhisattva. Bodhisattva Avalokiteśvara, czyli Bodhisattva cieszący się dużą popularnością w Korei, ponieważ on jest takim panem współczującym, panem miłosierdzia. To bardzo uniwersalne cechy, które myślę, że pod każdą szerokością geograficzną są ważne. Bardzo często właśnie kult bodhisattwy w różnych rejonach Korei wyrósł na znacznie większy niż w innych krajach buddyjskich. Też pewną specyfiką koreańską jest Budda Pachajsza czy Jaguru. To jest Budda medycyny tak zwany. I znowu bardzo uniwersalne cechy to jest. On wspiera, pomaga, leczy zarówno duszę, jak i ciało. Bardzo często przedstawiany jest takim naczynkiem z leczniczą miksturą właśnie w jakimś pojemniczku. Również mamy rękopisy urozmaicające nam tę salę buddyjską. Są one stary, tak jak mówię, XIV wiek i początek XV wieku. Ciekawy bardzo jest ten rękopis, to jest tom siódmy. Jest 7 tomów tejże Sutry Lotosu, tego rękopisu. O tyle on jest interesujący, że zasponsorowała go niejaka pani Kim. Pani Kim, która w ten sposób chciała wymodlić odrodzenie swojego męża w raju. W raju buddyjskim. Wierzono wtedy, że sponsorowanie, że mecenat
nad sztuką buddyjską jest dobrym uczynkiem, który pozwoli właśnie dołożyć sobie tej dobrej karmy. Więc jest to interesujące. One wszystkie są złotym pigmentem pisane. Tutaj papier indygo robi ogromne wrażenie na większości właśnie zwiedzających. Złoty pigment i srebrnym pigmentem pisany jest tekst. Oczywiście tekst jest po chińsku. Celadony. Nie mogło zabraknąć celadonów na wystawie. Już sobie powiedzieliśmy, że tradycja ceramiczna na Półwyspie Koreańskim ma bardzo długą historię i to już Państwo wiedzą. Można by powiedzieć, że takim szczytowym osiągnięciem tej tradycji są właśnie koreańskie celadony. Celadony przewędrowały do Korei z Chin na przełomie IX i X wieku. Ale Koreańczycy prześcignęli oryginały. Koreańskie celadony są piękniejsze, mają bardziej wyrafinowane kształty, no i przede wszystkim kolor szkliwa. Różni się od chińskiego celadonu. Kolor koreańskich celadonów, jak sami Koreańczycy mówią, ma barwę nefrytu. Tak bardzo poetycko i bardzo po koreańsku można by powiedzieć, ale faktycznie, jak się patrzy na większość zabytków właśnie celadonowych z XII wieku, to one przywodzą nam kolor nefrytu. Taką bardzo specyficzną, tylko też dla Korei techniką, jest technika inkrustacji. I w tym momencie Państwo mogą się obrócić i powiedzieć, przepraszam bardzo, inkrustacja to dotyczy innego rodzaju wyrobów, a nie ceramiki. No mieliśmy tutaj ogromny problem. Koreańczycy, jest taka technika sangam. I właśnie ona została użyta między innymi na pokazywanej tutaj Państwu misie. Koreańczycy na języki inne, zachodnie, tłumaczą to właśnie jako inkrustację. My tutaj byliśmy troszeczkę w kropce, czy tłumaczyć to również w taki sam sposób. Ostatecznie w katalogu jest to wyjaśnione, nazwane tak inkrustacją, ponieważ w naczyniu, w czerepie robiono, rytowano małe żłobienia, takie jak miała być dekoracja, a następnie wypełniano je glinką, albo białą, albo czerwoną, która po wypaleniu dawała kolor albo czarny, albo biały. I jest to jakaś tam forma wypełniania. Ostatecznie właśnie zostało to po wielu konsultacjach również z ceramikami naszymi muzealnymi. Ostatecznie została ta nazwa inkrustacji, niemniej z dosyć dużym przypisem. W każdym razie celadony, proszę Państwa, złoto Półwyspu Koreańskiego. To jest ta finezja z naszego tytułu. Tutaj jeszcze jako prawda ciekawostka, że nie tylko takie gładkie i proste wzory, ale również reliefowe dekoracje. Tutaj bardzo taka wyszukana już dekoracja, dzban w kształcie żółwia. Tutaj żółwia siedzącego na kwiecie lotosu, jak Państwo widzą. Ten żółw to tak dużo ma wspólnego ze smokiem. Nie jest to przypadek. Ponieważ w ogóle w kulturze koreańskiej żółw jest zwierzęciem cieszącym się taką dużą estymą. Jest bardzo szanowany. Oczywiście jest symbolem długowieczności, ale to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Jest tak zwanym wodnym posłańcem, przynoszącym dobre wiadomości. I jest też ze względu na tę swoją długowieczność i specyfikę budowy ciała. I teraz niestety muszą Państwo się na mnie popatrzeć, oderwać oczy od tego pięknego dzbana. Jak mamy żółwia, proszę sobie wyobrazić jego skorupę, że trzymam żółwia, tak jest tutaj skorupa do Państwa. Mamy skorupę żółwia. Ona jest okrągła. Przypomina więc Wszechświat, bo wszyscy wiemy, że Wszechświat jest okrągły w wielu kulturach. Jeszcze spod tej skorupy wystają mu nóżki. Nóżki są cztery. Wskazują one różne kierunki świata. W kulturze koreańskiej, zresztą jak w innych kulturach dalekowschodnich, choć nie tylko, bo to też jest chyba, jeśli się dobrze orientuje, spuścizna tej północy, tych ludów północy, bo ludy tureckie też chyba mają pięć kierunków świata właśnie. Występuje pięć kierunków głównych. Jest północ, południe, wschód, zachód plus centrum. I ten żółw
na którego patrzymy od góry, razem z tą swoją skorupą, tworzy takie idealne wyobrażenie wszechświata w harmonii z tymi swoimi czterema nóżkami i tą skorupą w centrum. Jakoś tak się uwidziało Koreańczykom i przez to też żółw został symbolem królewskim. Bardzo często jest używany. Na naszej wystawie tutaj nie mam tego w prezentacji, zobaczą Państwo między innymi pieczęcie królewskie, które są w kształcie żółwia. Zresztą stele królewskie również często przybierały taką formę. Tutaj też bardzo charakterystyczne, jest ich kilka na naszej wystawie, wazon typu Maebyung, to jest wazon na gałązki śliwy. To jest zapożyczone akurat z chińskiej sztuki, ale taki wazon, przynajmniej w teorii według swojej nazwy, miał być przeznaczony wyłącznie na, tak naprawdę nawet na jedną kwitnącą gałązkę kwiatów śliwy. Kontynuując tę historię ceramiki, nie mogło zabraknąć ceramiki typu punciąg. To jest ceramika, proszę Państwa, gdy już dynastia rządząca państwem Koryo pod koniec XIV wieku upada, nastaje nowa dynastia, która zakłada państwo Joseon. Oczywiście o poprzedniej dynastii i poprzednim rządzie mówi się, że był skorumpowany i trzeba wszystko od nowa budować. I mówi się również, że ta ceramika, która powstaje na początku panowania nowej dynastii i rodu i tak właściwie, wyraża swoistą taką odwagę, no bo proszę Państwa, w porównaniu do tych wyrafinowanych wzorów, te takie solidne, masywne wręcz, nawet mimo, że to są tylko motywy kwiatowe, że ta ceramika wyraża właśnie taką odwagę nowych czasów, że wchodzimy w nową erę z wielką energią, z siłą i tak to właśnie ma reprezentować ceramika typu punciąg. Ona czasami tak... Niektórzy się śmieją, oglądając tę ceramikę, że ona troszeczkę jest taka folkowa, ludowa. Faktycznie. Może tak się kojarzyć, bo już w późniejszym okresie, właśnie w XV wieku, zaczyna ona mieć cały czas odważne wzory, odważne motywy. Są one takie bardzo proste, czasami wręcz schematyczne i niektórym to przywodzi właśnie na myśl ceramikę jakąś ludową. Ceramika punciąg, proszę Państwa, cieszyła się olbrzymią popularnością w Japonii. Japończycy, gdy zrobili inwazję w tym mniej więcej czasie na Półwysep Koreański, zabrali ze sobą ogromną ilość ceramików koreańskich, wywieźli ich na wyspy japońskie po to, żeby rozpocząć tam produkcję właśnie ceramiki punciąg. Była ona używana przy ceremoniach herbacianych. Jakieś liczby, nie chcę skłamać, ale nie wiem, czy liczby tam nie dochodziły do około 1000 tych ceramików wywiezionych właśnie z Korei, tylko po to, żeby rozpocząć tam produkcję tejże ceramiki. Biała porcelana, bardzo charakterystyczna dla już epoki Joseon, ucieleśniająca te wszystkie ideały konfucjańskie, prostoty, umiaru. Jak widzą Państwo, no, to są bardzo takie współczesne wręcz, można by powiedzieć, wzory. Osoby zwiedzające wystawę mówią, mogłabym coś takiego mieć w domu. Myślę, że Państwo rozumieją ten minimalizm, tę właśnie niezwykłą skromność tych zabytków. Była biała porcelana i nagle zaczęto nakładać pod wpływem oczywiście Chin na nią kobalt. Podszkliwny kobalt. I w ten oto sposób właśnie zaczęła powstawać tak zwana niebiesko-biała porcelana. Ponieważ kobalt, proszę Państwa, był bardzo drogim pigmentem, bo nie występuje w Korei, więc trzeba było go sprowadzać z Chin, a potem nawet czasami go sprowadzono ponoć z Afganistanu. W związku z tym, gdy kolejne inwazje niszczyły półwysep i nie było już stać arystokracji na sprowadzanie kobaltu, zaczęto szukać jakiegoś miejscowego zamiennika i ostatecznie
podjęto decyzji i próby, jak widać dosyć udane, stosowania poczwórnego brązu żelazowego. Ale również jest to ciągle ta biała porcelana, czyli widzimy tę ewolucję właśnie białej porcelany na wystawie. Chcieliśmy rozprawić się też trochę z tym okresem Joseon i podjęliśmy decyzję o ustanowieniu kilku tematów. Jednym z nich jest właśnie władca i królewskość w tymże okresie. Są tam zabytki związane głównie z osobą króla, bo król reprezentował państwo przed niebiańskimi bóstwami i był ostoją tak naprawdę. To jest niezwykle interesujący przedmiot. On jest bardzo niepozorny, ale to jest właśnie naczynie na łożysko i to jest charakterystyczne wyłącznie dla kultury koreańskiej. Zależało nam, żeby tego rodzaju obiekt pojawił się na wystawie. W naczyniach na łożysko, jak sama nazwa wskazuje, po narodzeniu królewskiego potomka składano pępowinę oraz łożysko tegoże potomka. Wkładano to w najmniejsze naczynko, to mniejsze naczynko wkładano w większe. Następnie zakopywano to w wybranym przez geomantę miejscu, w którym oczywiście energia miała krążyć, wyłącznie tylko dobra energia. I razem z tymi naczyniami i ich zawartością zakopywano tablicę kamienną, na której ryto imię i nazwisko potomka oraz datę urodzin i datę zakopania tegoże łożyska. W tym wypadku mamy do czynienia z naczyniami, w których było łożysko niejakiej księżniczki Myeonan, która urodziła się w 1665 roku. Co ciekawe, łożysko zakopano 5 lat później. Nie wiadomo, czy tyle czasu zajęło znalezienie odpowiedniego miejsca. Czemu było to aż tak duże opóźnienie? Zazwyczaj odbywało się to wcześniej, krótszy był ten termin. I w każdym razie zakopano to wszystko w 1670 roku w godzinie królika, czyli pomiędzy 5 a 7 rano. Takie rytuały miały zapewnić dynastii ciągłość i długowieczność. Wierzono, że zachowane, dobrze schowane pod wpływem dobrej energii łożysko i pępowina są w stanie ochronić dziecko przed wszelkimi nieszczęściami i szkodami, jakich mogłoby doznać w życiu. Niestety księżniczka zmarła w wieku 26 lat, więc może faktycznie geomanta się pomylił. Tutaj przysłynny wielki parawan królewski, który prezentujemy na wystawie. Jest tylko 26 takich parawanów zachowanych, więc również Koreańczycy tutaj sprawili nam dużą radość, przysyłając taki parawan. Jest już dosyć późno, ale nie mogę sobie pozwolić na ominięcie symboliki tego parawanu, ponieważ jest niezwykła. Widzą Państwo tutaj 5 szczytów. Każdy z tych szczytów symbolizuje jeden z żywiołów w kulturze koreańskiej. Wodę, ziemię, ogień, metal oraz drewno. To są żywioły, które funkcjonują w przyrodzie, we wszechświecie. Spływająca tutaj woda, która płynie na dole, sprawia, że wszystkie te żywioły łączą się. Tak jak właśnie w przyrodzie. Tu mamy księżyc oraz słońce. Sosny, wyobrażenia długowieczności. I teraz proszę Państwa, proszę wyobrazić sobie, taki parawan był zawsze z królem. Nieważne, czy on był poza pałacem, czy był w pałacu. Jeśli zasiadał tylko na tronie, ten parawan zawsze stał za nim. A zasiadał on pośrodku tego parawanu. Władca, który tutaj się znajdował, bo proszę Państwa, w centrum Wszechświata. Bo w centrum tych wszystkich żywiołów, pomiędzy księżycem a słońcem. I jeszcze na dodatek, te umieszczone po bokach sosny wyrażały życzenie długowieczności dla niego oraz jego dynastii. Bardzo się cieszymy, że ten parawan jest. Robi olbrzymie wrażenie, składa się z 8 paneli, jest wysoki i ma ponad 4 metry długości. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli go na wystawie, bardzo polecam. Mamy również różnego rodzaju zabytki i piśmienne, i malarskie, ale o tym to już
I mamy bardzo krótki epizodzik uczonych urzędników oraz sztuk, którymi się zajmowali, czyli mamy odrobinę kaligrafii, troszeczkę właśnie malarstwa, literatii, ponieważ uczeni urzędnicy określani byli właśnie terminem literatii w kulturze tutaj, w naszej literaturze zachodniej i polskiej. No, stanowi to tylko taki smaczek. Można faktycznie tutaj doszukać się tych powiązań z Chinami, ale też może pewnych różnic, tak jak właśnie chociażby szczególne upodobanie Koreańczyków do przedstawień motyli. Tutaj mamy akurat dzieło pana Namgyeu, czyli malarza, który specjalizował się wyłącznie w malowaniu motyli. Posiadał wielką kolekcję najróżniejszych okazów motyli, obserwował je na co dzień, no i dzięki temu i wielkiemu talentowi uwieczniał je właśnie na swoich zwojach, z czego zasłynął w Korei do tego stopnia, że uzyskał przydomek Pan Model Nam. Również nie mogło zabraknąć kobiety, chociaż wątek kobiety w okresie Joseon jest dosyć trudny, zwłaszcza pewnie dla feministek. Kobieta w Joseon, tak jak w wielu zresztą dawnych kulturach, miała przede wszystkim przynosić chlubę rodowi, pięknie wyglądać oraz połączyć dwa rody, tak żeby przyniosło to obu stronom korzyści. Mamy przepiękną, naprawdę robiącą wrażenie suknię ślubną, zdobioną wieloma motywami pomyślności, płodności, przód to jest tył teraz. I widzą Państwo tutaj feniksy, są żurawie, czyli zwierzęta długowieczne. One wszystkie są zazwyczaj przedstawiane w parach, czyli symbolizując szczęście i harmonię małżeńską. Gdybyśmy próbowali rozbroić wszystkie elementy dekoracyjne tejże sukni, to był po prostu wielki stos wszelkiego rodzaju błogosławieństw na nową drogę życia. Pełen ukrytych znaczeń. To jeszcze dopełniając tematyki kobiecej, najróżniejsze ozdoby. I to było o ślubie, o suknia ślubna, to teraz troszeczkę zakończymy inną nutą, proszę Państwa. Nie mogło zabraknąć też na naszej wystawie, gdy opowiadamy o epoce Joseon, kwestii rytuału ku czci przodków. Jest to jeden z najważniejszych w ogóle konfucjańskich obrządków, znaczy ceremonii, jeden z najważniejszych konfucjańskich ceremonii. Koreańczycy zapewnili nam cały zestaw naczyń, jakie były używane, wykorzystywane przy tego rodzaju rytuałach oraz również dostarczyli krzesło, to jest właściwie stojak w formie krzesła na tabliczkę przodka. Rytuał ku czci antenatów jest bardzo skomplikowany, zajmuje dużo czasu i wszystkie jego elementy, poczynając od ilości pokłonów, sposobu przywołania duchów, ułożenia naczyń oraz ich zawartości, są ściśle opisane i muszą być ściśle przestrzegane. Rytuały te były bardzo ważne również w tym świecie literatii, ale nie tylko. Do tej pory Koreańczycy oczywiście, którzy nie są innego wyznania, bo teraz chrześcijaństwo bardzo jest coraz bardziej rozpowszechnia się coraz bardziej w Korei, nadal odprawiane są te rytuały ku czci przodków. Oczywiście nie ma już takich sanktuariów jak w epoce Joseon, gdzie czy nie odprawia się do czterech pokoleń wstecz, jak było wtedy. Niemniej cały czas ta pamięć o tym, skąd się pochodzi i podkreślanie tego pochodzenia ma olbrzymie znaczenie. Zresztą w Korei dużym problemem społecznym na przykład są adopcje. Korea bardzo, bardzo słabo sobie radzi z tą kwestią, ponieważ znaczenie rodziny i korzeni jest tak wielkie, że przyjęcie cudzego dziecka
albo z perspektywy dziecka nieposiadanie rodziny, do której można się odnieść, jest trudne, jest bardzo trudne do poradzenia sobie w takim społeczeństwie, które właśnie podkreśla więzy krwi. Proszę Państwa, na tym też kończymy wystawę i to by było na tyle dzisiaj. I tak Państwa bardzo przetrzymam. Dziękuję za uwagę i dobrej nocy życzę.